troszeczkę męczarni, nie? Ale będzie chciał opowiadać. Dawaj tu. Tego brakowało wczoraj, żeby tak jechać. O, no to będzie super z tego wynika. Ale pięknie. I my tam pojedziemy tak czy nie? O ja pięknie. Powiem ci, że... O kurde, ale amatorzy zimnej wody są. Ja pierdzile, dziękuję bardzo. Ale ci powiem, nie wiem, bo się nie znam, ale chyba jakoś super nie wieje, nie? Myślałem, że będzie gorzej. Co się stanie, nie? No zobacz, co tam będzie jak nic. Ajajaj, pięknie. Ale tam niżej mówisz, tak? Tam niżej to jeszcze chyba bym zrozumiał, to nie jest jakaś wysokość wielka, nie? Ale nie na główkę chyba. Ale chyba nie na główkę, tylko na lodzie, nie? Dzień dobry. Poznamy czy nie poznamy? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Tak? Kolega. To mój kolega z Gdańska, który mnie w sumie poratował. Jedzie kawałek ze mną, tutaj mnie odwieź. Bo dzisiaj chcemy trochę nadrobić tego, co my wczoraj stracili, nie? Tak, tylko no. Was pocieszę. Tak? Burza idzie u nas na plaży. Normalnie jesteśmy już blisko Helu. To co tam widać w oddali, to jest Hel. 5 dni jestem prawie u celu. Jeszcze 40 km teraz na samym Helu i mogę szukać sobie jakiegoś kempingu. Zobaczcie, jak jest zarobiście. Jakie widoczki są. Jaka jest woda czyściutka. A
Mam nadzieję, że to będzie wszystko widać. I kaczuszki tutaj się wylegują. Coś pięknego. Pozdrawiam wszystkich. Czas wstrzymany automatycznie. Jest! Dojechałem! Jestem tak zadowolony normalnie, że szok. Ale już dzisiaj chyba sobie tu trochę spauzuję i odpocznę, bo raz, że nie chcę stracić tych widoczków, chyba dzisiaj tu sobie po prostu jeden dzień przebubluję, aby jadę na kemping znaleźć, żeby się rozbić, trochę coś najeść, bo jestem głodny. Ale jest! Główny cel jest! Także połowa drogi za mną i super, normalnie. Zapraszam. I consider it a challenge before all you my friends.